Boże, daj mi być kobietą w dobrym stylu. Tak śpiewała Alicja Majewska, a w Hali Kultury w Łomży z okazji Dnia Kobiet po raz kolejny na śniadaniu biznesowym spotkały się kobiety nie tylko w dobrym stylu, ale także wykształcone, pracowite, odpowiedzialne, zaangażowane, rozumiejące, czym jest wielozadaniowość oraz elastyczność, bo to cechy kobiet, które w naturalny sposób ułatwiają im skuteczne zarządzanie. Uczestników wydarzenia powitał prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. Docenił to, że dzięki tym cyklicznym spotkaniom może wsłuchać się w głos, opinie i potrzeby kobiet. Do życzeń dołączył zastępca prezydenta miasta Andrzej Garlicki, który przy tej okazji zachęcał kobiety do podejmowania różnych aktywności, zapewniając jednocześnie o wsparciu miasta. Biznes na obcasach wpisał się pięknie w te tradycje 8 marca, tak, Święta Kobiet. I myślę, że potwierdzeniem tego jest frekwencja i obecność kobiet związanych z biznesem, czy też z otoczeniem biznesu, prowadzących biznesy, nie tylko z Łomży, ale i z Suwałk, i z Warszawy, i z Białegostoku. Mam tu naprawdę delegacje z różnych organizacji, nawet kobiecych, którym to wydarzenie bardzo się podoba. I dzisiaj też widzimy, że ta frekwencja jest naprawdę ciekawa. Chciałbym przywołać tutaj wypowiedź pana Andrzeja Poniedzielskiego, który mówi: kobiety nie zmienisz, a możesz zmienić kobietę, ale to i tak niczego nie zmieni. Tak przestrzegał mężczyzn, tak? Więc ja, wpisując się w tę wypowiedź, chciałbym życzyć kobietom, żeby były z sobą, żeby miały odwagę często z mężczyznami się trochę poboksować, ale przede wszystkim, żeby były z sobą, żeby wnosiły w to nasze życie, w naszą codzienność, no, to swoje piękno, swój wdzięk, ale też tę całą siłę, niezwykłą siłę, którą kobiety mają, i niech ta przestrzeń i to nasze wspólne życie będzie naprawdę dzięki temu piękniejsze, zdrowsze i myślę, że takie bardziej zgodne. Wszystkiego dobrego życzę paniom. Przede wszystkim spokojnych czasów, tego, żeby działania, które są podejmowane, mogły być też kontynuowane w następnych latach, żeby nie było żadnych czynników zewnętrznych, czy też wewnętrznych, które wpływają na to, że te pomysły gdzieś pryskają i nie są realizowane. W związku z tym tej stabilności, na pewno dobrych ludzi, dużo szczęścia, bo wszędzie trzeba mieć szczęście, również i w biznesie, i dobrych czasów. Dobrych czasów, które na pewno wpłyną na to, że te biznesy i te pomysły będą kiełkować i będą się rozwijać. Marszałka województwa podlaskiego, patrona imprezy, reprezentowała Katarzyna Pietraszewska, zastępca dyrektora Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego województwa podlaskiego, która przeczytała list od marszałka Artura Kosickiego i wicemarszałka Marka Olbrysia, w którym między innymi gratulowali oni paniom umiejętności łączenia wielu ról i życzyli wszelkiej pomyślności. Wszystkie panie obecne na spotkaniu otrzymały kwiaty, a muzyczne życzenia przekazał Vincent. Pod tym pseudonimem kryje się Marcin Wincenciak, artysta, który stawiał pierwsze muzyczne kroki już w wieku 7 lat w Państwowej Szkole Muzycznej w Łomży. W międzyczasie był członkiem studia piosenki Pop Art, działającego w Miejskim Domu Kultury. Jednak to debata pod hasłem Być kobietą z udziałem przedsiębiorczych kobiet z sektora biznesu, nauki i kultury była głównym elementem tegorocznego spotkania Biznes na obcasach, organizowanego w ramach cyklu Śniadań Biznesowych. W debacie udział wzięły Ewa Grzegorczuk, właścicielka sieci gabinetów kosmetycznych, Elwira Chorosz, projektantka mody i prezeska Klubu Kobiet Biznesu, Sylwia Majewicz, prezes Podlaskich Zakładów Zbożowych, Ewa Schneider, dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz Monika Żochowska, współwłaścicielka Fenicopter spółka z o.o., a debatę poprowadziła Magdalena Bochenek. Jakby dużo pytań pada, czy kobiecie jest łatwiej prowadzić biznes, czy trudniej. Powiem szczerze, że nie wiem. Ja zawsze w biznesie starałam się zbudować firmę po swojemu. Żeby to było tak, jak ja chcę. Jak zaczęłam zarządzać podlaskimi zakładami zbożowymi, to nic nie było tak, jak ja chcę. Więc udało mi się zbudować zespół taki, który jest zupełnie mój. Procedury, które są moje, które są bliskie moim wartościom. I starać sobie wysokie cele i do tych celów dążyć. I myślę, że się udało, bo odnosimy jakieś tam sukcesy, raz mniejsze, raz większe. Mam oczywiście dużo planów rozwojowych, dość rozbudowaną strategię na najbliższy okres, też na dłuższy okres.
No, idziemy do przodu ogólnie. Wierzę w to, że feministkami jesteśmy i my kobiety i mężczyźni, bo jest nam z tym lepiej. Zdecydowanie musimy swoim profesjonalizmem pokazać, że zasługujemy na to, żeby być na wysokich stanowiskach. Czy musimy walczyć? Nie do końca. Ja zawsze w życiu miałam tak, że było mi w miarę łatwo. Nie musiałam nigdy pokazywać, że jestem mądrzejsza od kogoś, żeby być na stanowisku. I zawsze mi się udawało, więc jestem może złym przykładem, ale wierzę bardzo w równouprawnienie i wierzę w to, że każdy ma jakieś zdolności i powinien po prostu te zdolności wykorzystywać. Rodzice zawsze powtarzali, że łatwiej jest na etacie i zawsze nam odradzali to, żebyśmy szli na swoje, w tym sensie takie na... Bo zakładali własne firmy, bo sami prowadzą własną działalność. Bardziej to jest gospodarstwo ogrodnicze, natomiast zawsze było tam bardzo, bardzo dużo pracy, no, dużo stresu, żeby to wszystko utrzymać i do tego rodzinę, i siebie, i całe przedsięwzięcie. Dlatego zawsze nam mówili, żebyśmy raczej szli w tą drugą stronę. Wydaje mi się, że wtedy owoc zakazany smakuje lepiej i ja zawsze tak marzyłam o tym, żeby jednak założyć własną firmę. Moje losy też tak edukacyjnie mnie pokierowały w stronę taką, żeby mnie przygotować do założenia własnej firmy, bo studiowałam na Uniwersytecie Warszawskim zarządzanie i marketing, co mi bardzo dużo pomogło w tym, żeby z większą łatwością wejść w ten obszar. W branży, w której jestem osadzona, wydaje mi się, że mi się dużo łatwiej prowadzi biznes niż mężczyźnie. Z tego względu, że bardziej rozumiem kobiety, lepiej mi się po prostu funkcjonuje w tej branży. Natomiast od koleżanek z branży IT słyszę inne głosy, jeżeli im się ciężej robi biznesy i porównują się gdzieś tam do mężczyzn. W moim przypadku nie mam na co narzekać, u mnie się naprawdę uważam, że faceci nawet mają gorzej u nas w branży. Kobiety przekonywały, że cechuje je większa niż u mężczyzn empatia i umiejętność komunikacji, a obok kreatywności to właśnie one są kluczowymi kompetencjami współczesnej gospodarki i będą jeszcze zyskiwać na znaczeniu wraz z rozwojem sztucznej inteligencji w świecie, gdzie maszyny staną się dla ludzi konkurencją na rynku pracy. Przez Urząd Pracy przebija się bardzo dużo kobiet, które są prowadzącymi biznesy, zatrudniają inne osoby bezrobotne. Z mojego doświadczenia też wynika, że osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą, lepiej sobie radzą na rynku pracy niż mężczyźni. Może to wynika z tego, że my, tak jak było tutaj wcześniej powiedziane, potrafimy panować nad wieloma rzeczami naraz. Panowie mają w swoich mózgach szufladki, gdzie mają poukładane wszystkie rzeczy, uporządkowane. Natomiast u nas podobno jest sieć różnych przewodów i my jednocześnie potrafimy wychować dziecko, iść do pracy, zadbać o siebie, spełniać swoje marzenia i myślę, że nas to różni i to jest ta nasza przewaga. Będę w tym momencie może niepopularna, wygłoszę to zdanie, ale my jesteśmy naprawdę bardzo twarde, wytrwałe. Nawet w poszukiwaniu pracy. Kobiety o określonym wykształceniu dłużej pozostają w rejestrach naszego urzędu, ale nie dlatego, że nie chcą iść do pracy, tylko dlatego, że chcą spełniać swoje marzenia zawodowe, a więc powolutku, systematycznie dążą do wyznaczonego celu i myślę, że w biznesie jest dokładnie tak samo. Jak się okazuje, w nowoczesnej gospodarce opartej na wiedzy, w procesie kreowania produktów czy zarządzania organizacją coraz istotniejsze stają się przymioty nieutożsamiane dotychczas z figurą biznesmena czy lidera. Z badań Deloitte wynika, że kobiety wybijają się szczególnie w obszarze umiejętności związanych z budowaniem efektywnych relacji i firmy opartej na wartościach, rozwijaniem talentów oraz przewodzeniu zmianom. Mają naturalną zdolność do wykonywania kilku czynności naraz i potrafią funkcjonować na kilku poziomach jednocześnie, uzyskując przy tym dobre rezultaty. My mamy ten siódmy zmysł i staramy się tak wszystko zorganizować logistycznie, aby w tym wszystkim to, co najważniejsze, czyli człowiek, jego zdrowie, jego emocje były konstruktywne, po prostu dobre, właściwe. No cóż, jesteśmy słabsi
fizycznie, ale jesteśmy bardzo mocne w sensie charakterologicznym. Silne jesteśmy w różnych postawach, wykonujemy kilka czynności naraz, co niektórzy mężczyźni, no sorry, bardzo z szacunkiem ogromnym dla mężczyzn, ale niestety nie potrafią. Ja osobiście mogę 3 rzeczy robić naraz. Wiem, że są koleżanki, które nawet i 4 rzeczy robią naraz i żeby było jasne, jest to zrobione dobrze. No po prostu tak mamy, tak nas ten najwyższy Pan Bóg skonstruował, że mamy mniejszą siłę fizyczną, ale mamy bardzo dużą charyzmatyczną siłę woli, charakteru, dążenia do celu. Gro moich koleżanek na pewno jest bardzo ambitnych, no ja chyba też tak po troszeczku. Cóż jeszcze, no kobiety to dar od Boga, bo tak pięknie ktoś powiedział, cytując za słowami, że świat by był ubogi, bo któż by wydawał pieniądze, jak nie my, kobiety. Mamy bardzo dobre, wyczulone oko, widzimy za dużo, słyszymy za dużo, ale to nam się przydaje. I dlatego jesteśmy najlepsze, najlepsze. I nadajemy się wszędzie, możemy być prezesami, dyrektorami, premierami, prezydentami i my się wszędzie odnajdziemy, wszędzie. I mało tego, jesteśmy zdrowsze. Zdrowsze, dłużej żyjemy, jesteśmy bardziej odporne na wszystko, na stres, na ból. Żaden facet nie urodził dziecka do tej pory. Także jesteśmy górą. Także panowie, miejcie się na baczności, bo my rządzimy. Kobiety nie potrzebują parytetów. Na rynku pracy konkurują jakością, kompetencjami, dlatego ścieżki ich rozwoju osobistego pozostają zawsze do ich wyboru. A o tym, jak być piękną i podziwianą kobietą, mówiła studentka prawa od kilku dni Miss Polonia województwa podlaskiego. Dziewczyny były przepiękne. Ja osobiście cieszę się, że nie ja byłam jurorką, bo ja nie mogłabym wybrać, nie byłabym w stanie wybrać tej najpiękniejszej zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie kobiety. Miss Polonia województwa podlaskiego jestem zaledwie kilka dni, więc ciężko mi się jeszcze wypowiedzieć na ten temat. Jednakże jest to bardzo miłe, kiedy ludzie podchodzą, tak naprawdę nieznajomi, gratulują. Mówią, że gratuluję tego sukcesu, że wspierali, że trzymali za mnie kciuki, więc to są to naprawdę piękne emocje. W najbliższą niedzielę, 12 marca, odbywa się w Warszawie półfinał Miss Polonii. I ja, jak również 7 naszych finalistek, jedziemy starać się w ogóle o miejsce w finale. Bardzo proszę o trzymanie za nas wszystkie kciuki. Prywatnie Miss Polonia województwa podlaskiego jest zwykłą, prostą dziewczyną, jednakże ambitną, pracowitą, ale tak jak powiedziałam, zwykłą, naprawdę. Tak jak większość ludzi z nami na co dzień powie, że kurczę, zwykła, normalna, sympatyczna dziewczyna, ale jak widać, nawet zwykła dziewczyna może spełniać marzenia, które miała w sercu od zawsze. Spotkanie zakończył pokaz mody przygotowany przez projektantkę Elwirę Chorosz i Bogumiłę Olbryś, dyrektor Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży, z udziałem uczennic tej szkoły. Moto przyszłości się nigdy w życiu nie spodziewałam, że będę nauczycielem, przyznam się szczerze, ale że kocham ludzi przede wszystkim i moda jest moją pasją, to cieszę się, że mogę ją tak naprawdę przekazywać i inspirować to młode pokolenie. Pracując dla kobiet, to sprawia też, to jest przede wszystkim wyzwanie, dlatego że ja za każdym razem przede wszystkim musiałam tę kobietę poznać. To jest pierwsza sprawa, potem ją rozebrać, a potem ją ubrać. Więc tutaj tak naprawdę przekraczałam bardzo cienką granicę tej intymności, więc wiele historii, tak naprawdę moda była dookoła, a wiele historii się gdzieś tam wokół mnie kręciło. Spotkanie w Łomży pod hasłem Biznes na obcasach z pewnością zachęcił panie do odwagi, podejmowania ryzyka i sięgania po swoje. Spotkanie było okazją, by celebrować kobiecość i zastanowić się nad wszystkim, co kobietom w dzisiejszych czasach udało się osiągnąć. Przyszłość nieuchronnie należy do kobiet. Panie nie pogardzą wsparciem i zachwytem ze strony mężczyzn. Pamiętajmy o tym nie tylko 8 marca.